Hej, mój kochani, jestem Merlin i dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób, jeżeli zatnie Wam się pasek tutaj na dole, ten oto pasek na dole, w Waszym komputerze Windows, albo zatnie Wam się start, jeżeli będziecie otworzyć sobie start i będziecie chcieli uruchomić jakiś program, wpisując go tutaj i będzie tutaj cały czas po prostu ładowanie, w jaki sposób możecie naprawić. Więc pierwszym krokiem jest, klikamy prawym sobie w start, znaczy w start, tutaj w ten paseczek na dole i klikamy menadżer zadań. Następnie odpali nam się tutaj menadżer zadań i z tej listy, gdzie mam aplikację w procesach, wybieramy sobie, słuchajcie, eksplorator Windows, ten oto tutaj i następnie zaznaczamy go tak, żeby był tak lekko na niebiesko podświetlony i w prawym dolnym rogu mamy napis uruchom ponownie, klikamy sobie to i nam teraz zrestartuje właśnie cały tutaj eksplorator Windows, czy tam eksplorator plików i jak zobaczymy sobie, klikamy sobie teraz start w dole ekranu, tylko sobie tutaj to okienko muszę przesunąć na bok i sobie teraz zaczniemy tutaj czegoś szukać, na przykład notatnik, to widzimy, jest on tutaj, teraz poprawnie nam go wyszukuje i inne programy i to się całe nam odwiesiło. Alternatywnie możemy sobie, żeby wywołać ten pasek, znaczy to menadżer zadań, Boże, menadżer zadań, możemy sobie kliknąć Ctrl Shift Escape i potem z tego okienka, które Wam się wyświetli, wybrać menadżer zadań. Więc jest to taki oto prosty sposób, jak możecie sobie to naprawić. Jeżeli natomiast nie chcecie tutaj uruchamiać tego poprzez uruchom ponownie, co można innego zrobić? A więc będziemy sobie musieli uruchomić menadżer zadań. Aby uruchomić menadżer zadań, klikamy sobie w start prawym i wybieramy z listy menadżer zadań. Alternatywnie możemy sobie po prostu na tym pasku na dole wybrać, kliknąć prawym i nacisnąć menadżer zadań. Inną opcją jest kliknięcie na klawiaturze Ctrl-Shift-Escape i wybranie z ekranu menadżer zadań. To są wszystkie trzy opcje, które możecie zrobić. Jednym sposobem, jeżeli na tej liście nie będziecie mieć Explorera, klikamy sobie szczegóły w górnym rogu. Następnie mamy tutaj, słuchajcie, całą listę i możemy sobie posegregować ją po nazwie albo nacisnąć jeden raz lewym przyciskiem myszy w jakikolwiek plik i nacisnąć teraz E na klawiaturze i możemy klikać E, aż w końcu znajdziemy, tak jak widzieliście, explorer.exe. Jak mamy ten explorer.exe, klikamy zakończ zadanie. Ważne, żeby był on tak na niebiesko lekko podświetlony jak teraz. Klikamy zakończ zadanie i teraz czy chcesz zakończyć proces? Tak, zakończamy. I widzimy, cały ekran się zrobił czarny z tyłu i teraz nic nie ma. A więc co możemy zrobić? Słuchajcie, teraz klikamy sobie plik utwórz nowe zadanie i w tym oto tutaj okienku wpisujemy Explorer. W taki oto sposób i klikamy OK. I teraz widzimy, nam przywróciło cały tutaj system i jak zobaczymy sobie, klikniemy sobie start, wyszukaj cokolwiek, na przykład dodatnik, widzimy wszystko jest tutaj odświeżone, odcięte, nic jest niezacięte. Więc jeżeli Wam pomogłem, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!